w modzie ekokreatywnej. Zapraszam Was dzisiaj na... Zabieram Was do lumpeksu, właściwie nawet lumpeksu w Warszawie. Będą to lumpeksy w okolicy ulicy Puławskiej oraz oczywiście na zakupy z tych lumpeksów i jakieś stylówki z tymi zakupami, czyli mierzymy. I oczywiście będzie relacja też z lumpeksów, w których byłam tyle, ile się dało nakręcić, nakręciłam dla Was. Także zapraszam na ciąg dalszego programu i oczywiście bardzo Was proszę o subskrypcję, o wciśnięcie sobie tam przycisku powiadomień i o polubienie filmiku, jeśli Wam się spodoba. No i już bez zbędnego gadania lecimy do vloga, czyli zobaczcie sobie, gdzie byłam, co widziałam. Cześć kochani, jestem w Warszawie na ulicy Puławskiej. Najdłuższa ulica w Warszawie bodajże. To jest stary Mokotów i przyjechałam w sprawach rodzinnych do Warszawy tylko na jeden dzień. No ale mam trochę czasu, więc postanowiłam go wykorzystać i pokazać Wam coś przy okazji. Tak, idziemy do lumpeksów na ulicy Puławskiej. Jest kilka, myślę, że koło pięciu. Być może nie wszędzie uda mi się pójść, ale zobaczymy, co ciekawego tutaj jesteśmy w stanie znaleźć i jakie będą te lumpeksy. Jestem na Puławskiej w pobliżu ulicy Dworkowej. No idziemy do lumpeksu. Pokażę Wam to zdjęcie mapki. Muszę przejść przez ulicę i przejść kawałek na wprost Puławską. Kochani, to jest tutaj Puławska Olesińska. Na rogu. O, tak wygląda. No i zobaczymy, czy coś się uda nagrać w środku. Jak nie, to pokażę Wam po prostu coś z przymiarki. Jeśli coś fajnego znajdę. Co mi dnia nie ma dzisiaj. A jest 59 na kilogram.
No i kochani, to był ten sklep, a szczerze mówiąc to powiem Wam chyba odzież na wagę, nie wiem czy ma jakąś nazwę, więc jest Facebook, można zajrzeć. Fajny sklep, powiem Wam, że całkiem zadowolona jestem, kupiłam kilka rzeczy, między innymi takie rzeczy, które mierzyłam, szalik, czapkę bardzo fajną z alpaki, co tam jeszcze? Kupiłam buty i dwie torebki markowe, fajne. No i powiem Wam, że cena jest taka, o, nie jest jakaś bardzo dzisiaj duża, bardzo tania też nie. Jedyne co, no to nie ma zwrotów i wymian, no to jest, wymiana powinna być, ale słuchajcie, trzeba oglądać dobrze, co się kupuje, bo to niestety tak to jest. W każdym razie polecam bardzo, bo całkiem duży wybór, całkiem można fajne rzeczy tutaj znaleźć, więc... ulica Puławska na razie zapowiada się dobrze. Zobaczymy co dalej. No i moi drodzy, jestem na miejscu. To jest tutaj, koło targowiska. Jest odzież na wagę, galeria modnej odzieży i jest nowy towar. Ha. No, czyli będzie drogo, ale może będzie fajnie, chociaż zobaczymy. No i oczywiście nie ma gwarancji, że będę nagrywać w środku, więc pokazuję Wam wejście tutaj. Tak wygląda. No i zobaczymy. Jesteśmy na Puławskiej 132. Kolejny Second Hand. Od razu Wam tutaj tak ręce, to jest część vintage, bo nie będziemy już Pani tam zawracać głowę. Tutaj nie ma za bardzo żadnych problemów z widzeniem wszystkiego z zewnątrz. Całkiem fajnie to wygląda. Teraz zobaczymy, czy coś tam się uda kupić. Udało mi się niestety tylko te dwa lumpeksy, jak widzieliście, zobaczyć. No i niestety w jednym nie mogłam kręcić, ale widzieliście przebitki z garderoby i teraz z garderoby mówię tak teatralnie, wybaczcie, to nawyki. A teraz pokażę Wam, co kupiłam i naprawdę wydaje mi się, że są to fajne, fajne rzeczy. Zacznę od akcesoriów. Mianowicie kupiłam buty i torebkę. Właściwie kupiłam dwie torebki, ale jedna z tych torebek jest jeszcze... coś tam muszę w niej naprawić, bo jest super, tylko tam ma małą usterkę, którą bardzo łatwo będzie naprawić, ale jeszcze nie zdążyłam tego zrobić po prostu. No i oczywiście pierwsza torebka mojej ulubionej ostatnio firmy Radley. I słuchajcie, strasznie się cieszę, bo zbliża się sezon letni, no i niedługo już będziemy przerzucać się na lżejsze ciuchy, myśleć o tym, co nosić w lecie i na wiosnę. No i kupiłam torebkę Radley właśnie z takiej już bardziej wiosennej i letniej kolekcji. Strasznie piękna ta torebka jest, że tak powiem. Zobaczcie sami, ona ma jakby tutaj len z takimi haftami i naturalną skórę i jest w pięknym kolorze kremowym, takim ecru. W idealnym stanie. Tutaj jest napis, mam nadzieję, że uda się go sfokusować. Jak nie, no to wybaczcie, to może zrobię zdjęcia przebitkowe. Naprawdę śliczna torebka.
Ma pieska oczywiście skórzanego. No i zobaczcie, jak jest pięknie w środku urządzona. W środku ma mnóstwo przegródek, ma takie paski tutaj do przypinania kluczy chyba to jest, albo portfela, już nie wiem. Jest oczywiście też piesek w środku. I tutaj też są takie fajne przegródki. O! O, 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 o! I bardzo ładna podszewka w paseczki, taka właśnie fajna, letnia. No i w ogóle torebka jest bardzo, bardzo urocza, piękna. I ta torebka jest oczywiście do sklepu, bo ja mam kremowych torebek wystarczająco. Właściwie kremowej takiej stricte nie mam, ale mam beżową torebkę. No, ta torebeczka jest do ręki, ale jest bardzo fajna i można ją nosić na przedramieniu. Tadam! Bardzo, bardzo jestem zadowolona z tego zakupu i naprawdę jak na Warszawę, to tam cena tej torebki wcale nie była jakaś bardzo przerażająca, więc też się cieszę, bo wiecie, zawsze fajniej, jak jest trochę taniej. Natomiast ta torebeczka urocza taka ląduje właśnie do sklepu. Ostatnio strasznie lubię te torebki Radley, one są tak fajnie zrobione, mają taką dobrą jakość. No i w ogóle ten różowy piesek to jest już tak typowo wiosna-lato, prawda? Ekstra. Słuchajcie, kupiłam świetne buty również, pokażę Wam tu jeden, bo drugi jest identyczny, wiadomo, tylko w drugą stronę. Rozmiar 39 i są w idealnym również stanie. Słuchajcie, tak wyglądają, to są całe skórzane sztyblety. Nie wiem jakiej ma, już Wam mówię jakiej marki, Kokai. Idealny stan, zresztą sami zobaczcie, piękne z tymi dziureczkami sztyblety, naprawdę bardzo mi się udało je fajnie kupić w dobrej, niezłej cenie, bo też tam jakaś na buty była wyprzedaż. No i zobaczcie, jakie ładne są te buty, naprawdę są przepiękne. One są oczywiście nieocieplane, bo są już takie przejściowe sztyblety, szkoda, że nie na mnie, bo ja bardzo lubię sztyblety. No ale tak czy inaczej, słuchajcie, przepiękne jak, no, jak nówki buty. Naprawdę zdezynfekować tylko jonami srebra i tym sprayem takim, wiecie, Medisept, którym zawsze buty dezynfekuje i no nówki buty po prostu lecą sobie do sklepu. Piękne, przepiękne buty, naprawdę. Piszcie, co sądzicie, ale ja kocham takie buty z tymi dziureczkami, są mega stylowe. Słuchajcie, to jak chodzi o akcesoria, to jeszcze mam trzy rzeczy. Bardzo fajne trzy rzeczy. Przykleiło mi się coś do nogi. Opaska. Naprawdę super opaska. Przymierzę ją Wam do sweterka potem. I ona jest, zobaczcie sobie, ona jest z moheru, tak baby moher. Delikatniusieńka wełna. Piękny kolor, taki niebieski. Bardzo fajny odcień niebieskiego, taki lekko turkusowy. Znowu samodziałowa czapka z alpaki. To o to Wam pokażę z bliska, bo to widać nawet, że to jest alpaka. Jest leciutka jak pióreczko. Być może ta czapka będzie dla mojej przyjaciółki, bo ona szuka takiej jasnej czapeczki. Także o, dla Asi. Być może, jeżeli będzie ją chciała. Jest śliczna ta czapka i też się Wam w niej pokażę. Zobaczycie mnie tam przy okazji swetra w tych akcesoriach. No i kupiłam bardzo, bardzo fajny szalik, który już wczoraj miałam na sobie i też zobaczycie go. I on jest z angory, nie ma metki, ale to widać, że jest wełna i angora. Nie wiem, czy tu jest coś sztucznego, być może jakaś domieszka jest sztucznego. Natomiast wełna angora jest przemiły w dotyku. Angorę ma na pewno, bo włoski widać takie i czuć. Jest świetny, naprawdę. Super kolor, będzie mi pasował do tych moich panterkowych płaszczyków i futerek. Futerkowych płaszczyków, o. No, także zobaczycie mnie tam w tych akcesoriach przy okazji. No bo teraz pokażę Wam już takie grubsze rzeczy, że tak powiem. No i pierwsza rzecz to z tego drugiego sklepu, czyli tam, gdzie nie mogłam kręcić, ale widzieliście przebitki, które mierzyłam na swoje ubranie. No i to jest jedna z tych rzeczy, przecudowna sukienka i ona ma takie, zobaczcie, rękawy tutaj z takimi dziurkami. Można je wywinąć, ja tak specjalnie zostałam w nich, żebyście widzieli, jak to wygląda. Ona jest na mnie trochę za duża, ta sukienka. Zresztą sami piszcie koniecznie, czy uważacie, że jest za duża, bo ja lubię, jak te sukienki są takie lekko luźne, ale tam jest napisane, że to jest L-ka, więc zastanawiam się. I ta sukienka ma przepiękny skład i jest, naprawdę, ona jest nowa. Dosłownie tutaj nie było w tej sukience ani kuleczki. No tak jakby ktoś zdjął metkę, ma bardzo fajny dekolt i ma śliczny kolor. Ona ma taki kolor
trochę szaro-fioletowy pastelowy, dlatego włożyłam, żeby pokazać tą szarfę, która oddaje tą kolorystykę trochę. I ona jest w jaśniejszym odcieniu właśnie tej szarfy, którą tu użyłam w roli paska. Koniecznie piszcie, czy uważacie, że jest za duża na mnie ta sukienka, bo ona jest po prostu, to jest taki mój ideał sukienki dzianinowej. Jest taka dłuższa trochę, węższa, nie, ale nie jest bardzo wąska, ona jest bardziej w linii A, tylko wiadomo, no ja mam takie kształty, jakie mam, więc mi się trochę opiera. Ale pokażę Wam teraz, bo kupiłam sobie jeszcze nową torbę, torboplecak, żeby też między innymi mieć go na zakupy lumpeksowe, taki skórzany włoski i on jest w takim szarym kolorze, bo mam teraz te buty, które mają lekko szary odcień, no i musiałam mieć jedną torbę taką jasną, bo właściwie nie miałam takich dużych, jasnych toreb i często miałam problem i dylemat, co na siebie włożyć. Także pokażę Wam się teraz, bo to można tak fajnie założyć sobie, o. I to jest wszystko w takich szarawych odcieniach. Przez to, że ten rozmiar jest trochę duży na mnie, to ta sukienka ma taki minimalnie chyba za duży dla mnie dekolt, bo on się tak lekko rozchodzi. No i te rękawki są trochę luźnawe, więc poradźcie mi, czy sobie zostawiać, czy jednak puszczać tą sukienkę w obieg. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Kolor i materiał sukienki jest cudowny. Słuchajcie, w składzie tej sukienki jest alpaka, wełna, wiskoza, jest jakiś dodatek sztucznego i bodajże kaszmir. Już Wam powiem, bo tutaj mam alpaka, wełna z merynosa, wiskoza. Nie, tyle. I w ogóle sfokusuję Wam to, bo zobaczcie, ona ma, na pewno jest nowa, bo ona ma tu jeszcze taką nitkę, w razie gdyby do zaszycia czego, to jest taka saszetka z niteczką pod kolor. Bardzo fajna marka, moi drodzy. Okej, słuchajcie, marka tej sukienki to jest Knitted. Tak jakby od knit, czyli oddziergać i przedzielone myślnikiem, zrobię Wam zdjęcie metki zresztą. To zobaczycie, Knitted, czyli wydziergane, dokładnie, tak jakby. No i tak jak mówię, można sobie, żeby sobie ocieplić, wsadzać tutaj ten kciuk. I tadam! W każdym razie, no przepiękna sukienka, naprawdę. I ona była lekka i to jest moja rada dla Was. Jeżeli widzicie, że gdzieś jest drogo, naprawdę wysoka cena na wagę, to szukajcie lekkich rzeczy. Ja tutaj mam jeszcze dwie wełniane sukienki, które zaraz Wam pokażę. I naprawdę te rzeczy, które wybrałam, dosyć były lekkie. Jedna rzecz była lekko uszkodzona, już to naprawiłam oczywiście i została mi przeceniona, bo była ciut cięższa. Po prostu szukam wtedy lekkich rzeczy. No nie biorę tych ciężkich, bo no, wychodzi bardzo drogo wtedy i jeżeli coś by ważyło 2 kilo, no to prawie to samo byłoby kupić w sklep. No może nie w tej jakości, bo sukienkę tej jakości, no to na pewno trzeba z 5 stówek co najmniej liczyć w sklepie. No bo to są bardzo drogie rzeczy, że są z takich materiałów i z takich dobrych marek, słuchajcie. No, także lecimy dalej. Kolejna rzecz, to jest swetro sukienka, w której już prowadziłam live'a. No i ona miała tutaj małą dziurkę na rękawie. No ja sobie naszyłam naszywkę, bo to naprawiłam to, wiecie, oczywiście, że nitką i tak zaciągnęłam, ale jednak taki minimalny ślad tam został, a stwierdziłam, że to jest tego typu sweter, że swetro sukienka, że będzie fajnie wyglądać ta naszywka, będzie trochę ożywiać tutaj, bo ta kolorystyka jest taka bardzo, bardzo ciemna, stonowana, ale słuchajcie, to jest naprawdę mega zdobycz, zobaczcie, Leopiana w Italii, już pokazywałam chyba to nawet w przebitkach i to jest 100% kaszmir i to taki naprawdę grubiutki, bardzo miły kaszmir, jest metka, jest wszystko, słuchajcie, i tutaj ma skórzane z jagnięcej skórki takie obszycia tych kieszonek i to jest właśnie taki typowy sweter sukienkowy, bo dla mnie to normalnie spokojnie może być sukienka, to jest dosyć długie. Wiadomo, że no nie długa sukienka, ale wygląda super jako sukienka. Ma takie wywijane rękawki i zobaczcie, jaka piękna jest ta włóczka. Jest naprawdę mega. No i ma naprawdę też super ten kolor.
I w ogóle proszę Was też o radę. Będę te trzy sukienki swetrowe mierzyć i poradźcie mi, którą sobie zostawiać, które mi jest najlepiej, która najbardziej... Bo wszystkie mi się podobają. Wiecie, ja tak mam, że jak coś kupuję, to kupuję rzeczy, które oczywiście, które mi się podobają, które bym sama nosiła. To jest jakby oczywiste. Ale które tak obiektywnie najlepiej wyglądam i które najbardziej pasuje do mnie, do mojej osobowości. To jest naprawdę piękne. I słuchajcie, już Wam mówię też rozmiar. To jest właściwie dobre na mnie, ale myślę, że mogłoby też być na M-kę to. Może na L-kę to już byłoby takie zbyt obcisłe. Rozmiar. Już, no nie ma tu rozmiaru, ale wydaje mi się, że to jest taka właśnie SM. Coś takiego. SM, bo ona się dosyć tu fajnie rozciąga. Ten dół jest taki ściągający, ale właśnie tak jak wąska spódniczka się zachowuje na dole, więc... No i zobaczcie mnie tam w stylówce. Ja tutaj się poubierałam do tego, żeby Wam pokazać, jak to można... Jak bym to wystylizowała. No i tak to wygląda. Jest to przemilutkie i bardzo, bardzo fajne i ciepłe. Oczywiście tutaj trzeba coś mieć, bo ten dekolt niczego nie zakrywa. Tutaj trzeba... Ja tu miałam po prostu normalnie pod spodem koszulkę. Także można mieć po prostu taką bawełnianą koszulkę czy body i jest tam cieplej jeszcze i to super. Może być też taka cieniutka, jedwabna koszulka, jak tam kto woli, prawda? W każdym razie, no przepiękna rzecz, przepiękna rzecz. Jestem zachwycona. No i jeszcze jedna taka cudowna sukienka swetrowa, też super składem i zobaczcie, też bardzo fajnej marki. IIS Woodling. Tak wygląda. Śliczny kolor, taki gołąbkowo-niebieski, melanżowy, bo to jest taki melanż, zobaczcie. I ona jest taka w typowym takim kroju swetra. Jeszcze rękawy mają inną fakturę. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda, że te rękawki są takie w taką jakby... w taki groszek jakby, nie wiem jak to nazwać. I też naprawdę ta sukienka jest w mega dobrym stanie. Jest po prostu piękna. Ma kieszenie z przodu. No i wygląda bardzo nowocześnie moim zdaniem. I też super skład. Już Wam czytam skład, słuchajcie. Wełna, wiskoza, angora, kaszmir. Jest tam dodatek nylonu. Ale w każdym razie 75% składu to są same jakościowe, super jakościowe wełny. No i znowu ja tutaj mierzę to wszystko do tej samej stylówy jakby, bo tak naprawdę to wszystko jest w podobnym stylu i pasuje do takich jasnych kolorów. Oczywiście to by też można włożyć do czarnego, do brązu, taki tamten ciemniejszy sweter i to fajnie by wyglądało do na przykład takich średnich brązów albo do jasnego brązu, czy nawet do czekoladowego. Też fajnie by się to sprawdziło, jak ktoś lubi takie kolory. Natomiast no, ja teraz mierzę tak, jak mierzę. Mam nadzieję, że Wam się podoba. No i koniecznie dajcie mi radę. Co jest najlepsze, w czym najlepiej wyglądać, co sobie zostawić, bo nie zostawię sobie wszystkiego, to jest oczywiste. Mam nadmiar ciuchów i nie będę trzymać wszystkich, tym bardziej, że ciągle robię zakupy, więc wiecie, to by było niemożliwe. Także mega trzy swetrowe sukienki, przepiękne, przepiękne. I teraz pokażę Wam jeszcze ostatnią rzecz z tego poprzedniego sklepu, która też jest po prostu cudowna. Kotek mi tutaj przed chwilą zaczął gryźć futerko. Strasznie jest śmieszny taki puchaty rysiu mój. Bardzo lubi gryźć rzeczy. Strasznie mnie rozśmieszył. Słuchajcie, idziemy dalej. Przepiękny swetr. Znowu to jest swetro sukienka w zasadzie, bo to jest też coś długiego. I to jest rękodzieło, ale zrobione jest tak misternie, pokażę Wam. I to jest na 100% alpaka. To już nie mam wątpliwości co do tego. Zobaczcie. Nie baby alpaka, ale alpaka. Patrzcie, jak to jest pięknie zrobione. I to ma jeszcze takie węzełki niebieskie na tym tle brązowo-kremowym. No jest w idealnym stanie znowu, no naprawdę ciężko aż uwierzyć, że to jest takie ładne. No to już nie może być sukienka, to bardziej będzie do jakichś leginsów sweter dłuższy. Jest przeciepły, jest w idealnym stanie, no i zobaczcie, jak w tym wyglądam. Moim zdaniem to jest piękne, po prostu piękne. Te wzory tutaj, jak to jest cudownie zrobione, no jestem po prostu zakochana w tym swetrze. Jest przepiękny. Zobaczcie też, jak w tym się prezentuje i poradźcie mi, czy sobie też to zostawiać, czy może ktoś z Was by to chciał. No nie, naprawdę, ten sweter mnie tak zachwycił, no że nie wiem. Naprawdę to jest najwyższej jakości włóczka, zobaczcie. To jest 100% naturalne, tutaj nie mam wątpliwości, że to nawet nie ma domieszki sztucznej, bo to jest tak przyjemne i miękkie.
Wydaje mi się, że to jest tak, to jest alpaka. To jest alpaka, ewentualnie alpaka i ta część to może być merino. Ale chyba całe to jest alpaki raczej. Tak intuicja mi podpowiada, no i doświadczenie. Także te zakupy po prostu też były cudowne, w sensie udało się naprawdę fajnie, że miałam trochę czasu po prostu przed tymi moimi rodzinnymi sprawami jeszcze rano, no to wybrałam się i Wam to nagrałam i zrobiłam zakupy. Piszcie, co o nich sądzicie i koniecznie dawajcie znać, co sobie mam zostawić, bo się czuję bezradna. Kochani, pozdrawiam Was teraz bardzo serdecznie, zapraszam Was na live'y ze sklepu i oczywiście zapraszam Was na następny haul lumpeksowy, bo teraz będzie mega haul lumpeksowy z różnych wyprzedaży, także wpadajcie koniecznie, wpadajcie na live'y, live w środę, w czwartek będzie kolejny filmik z haulem, także zapraszam. Cześć, do zobaczenia.